Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i witam was w 14 odcinku z Rizena 3 Władcy Tytanów. Przepraszam. Wczoraj był nieco krótszy odcinek, tak z pół godziny, ponieważ miałem jeszcze w planach nagrać Gotika i CSA GO. Chciałem się z czasem jakoś nadążyć, więc nieco krótszy był odcinek, a dzisiaj może nieco dłużej będzie. Zobaczymy, co dzisiaj będziemy w ogóle robić. Okej, dobra. To jesteśmy... Dlaczego mam takie spadki FPS? Ale to chyba chwilowe. Mogę to w ogóle podnieść? Najpierw zapiszę grę. Dla pewności. Hey, you can't do something like that. Dobra, zamknij pysk. Daj mi poczytać trochę jakieś książki. Gdzie ta książka? Wielki Murray. O luju. Takie trochę długie. Sobie możecie potem poczytać. Dobra. Coś tu jeszcze mamy takiego ekstra ciekawego? Piracki kodeks. Zamkniesz się. Chcę poczytać. Mogę? Tutaj jest. A, pirackie credo. To akurat przeczytać nie zaszkodzi. A to akurat celu święca środki, to jest akurat jakby kodeks ogólny. Do kodeksu ogólnego to jakby to się należało. Aha. To gorąco mają w tym pirackim kodeksie. Coś jeszcze? A, nic w sumie. A Kostuch może z nami... What do you think about this place? The pirates know how to live it up, huh? The pursuit of wealth and glory is the task of a lifetime. Just as well that they are such good sailors. Especially when you want your bread buttered on both sides. Ah. Dobra, Kostuch. What do you think of this part of the world? A bunch of outlaws fighting the spawn of hell. Comfy. Maybe eventually I'll feel at home here. You'd blend in well. Ah, you're just saying that to make fun of me. Pirates are dazzled by the glitter of gold. But they'll still realize that owning gold has no value in the underworld. Hunting for treasure is just a useless pastime until the inevitable end draws near. You really know how to spoil things, don't you? Why, thank you. A, ty gnoju. Kurde, nawet beki nie można z ciebie porobić. Chuju. Antigua is going down the fucking drain. A, też ciekawa wiadomość. Dobra, chodź mój piesku. Tu jeszcze może z innymi pogadamy. I bet the pirate head honcho lives here. O, to jeszcze z tym gościem pogadamy. We'll talk later. Aha. First, take care of the hellhounds. Okej, to mamy w ogóle oznaczoną tą misję z tymi ogarami? Antigua. Na razie sobie odstawmy. Legendarne. O, tu mamy uszkodzony Kirs. Czyli to też się tym zajmiemy potem. Kość palca. Okej. Tego planu w ogóle nie znalazłem, a kiedyś się wrócimy do tej pieprzonej Takarigły. Póki co... Tutaj trzeba zająć się tymi ogarami. Więc w sumie to jest na razie nasz quest. Znaczy, a mogę to podnieść? Zapiszę grę w ogóle. Okej, wziąłem kamień teleportu. Się niegdyś może przydać z założenia go. A tutaj? Chyba tutaj nie wbije, nie? Dobra, można tutaj czytać książki. Profesjonaliści. His mountain of debt drove him from Antigua. On his last night, he told everyone that he had found a gilded orb and was planning to head to Tyrannus. When he came back, he had an enormous sack full of gold. Pozłacana kula. Gdzie to zadanie jest? Na Taranisie. Okej, to mamy kolejne jakby takie dodatkowe zadanie.
Trochę spadki będą. Koleś, odejdziesz mi stąd? Sprawdzę, co tu jeszcze ciekawego masz. Tu kufer zamknięty. W sumie masz tu gówno, bo mogę stąd już iść. Tylko chciałem księgę przeczytać, nic więcej. Ale okej, to taki już szczegół. Okej, no to chyba już nic więcej tu nie będzie. Okej. To jeszcze by się przydało. Zabójca Donowana. Lol. Dobra, i teraz gdzie mamy te nasze ogarki? Czekaj. Chaos w mieście portowym. A, to są te wszystkie ogary do zabicia. No to fajnie, no to mamy co robić w sumie. No to zaraz je wybijemy. Spokojnie. A gdzie są te ogary? Jeśli mogę wiedzieć. Może trzeba najpierw zejść, żeby te ogary znaleźć. No, trzeba je wszystkie powybijać. Takie jest nasze zadanie przynajmniej. Poraz idzie za mną. Całe szczęście. Rozglądaj się, czy tu żadnych... Tu już wybito. Ale chyba trzeba iść w tą stronę. I tam pewnie będą te ogary. Lub nie. Kurde, gdzie one są? Przecież idę tutaj. I gdzie tu jest ogar? Ja go w ogóle nie widzę. Dziwne. Dziwne zjawisko. Lol. I kolej się tu ze mną spina. Jaki fagas. Ty patrz! O ja wale. Ty, żebyśmy się tylko nie pozabijali. Poważnie. Nie, dobra, chodź już stąd, bo jak mamy się pozabijać, lepiej w innym miejscu. I o innej porze. No teraz jakoś mam wrażenie, że nie powinniśmy się tak wydurniać. Może tu są te ogary? Kurde. O, wężowy korzeń. Przyda się. Takie cacko. Dobra, tu oraz sobie jest. Też się umie wydurniać. No, to nie jest w sumie problem się wydurniać. Dobra. Tu jeszcze pogadamy z innymi ludźmi. Tak przy okazji. Co za... Ty nie gadaj, że na górze są te ogary. No gdzieś je słyszałem. A pity about the burned goods. A czekaj, szczurku, szczurku, nie uciekaj, chciałem cię tylko zabić. Ej, da się to zrzucić? Lol. Jednak się da. Ale sprawdzimy górę. Są tu jakieś rarytasy. Chlebek, mniam mniam. Jako zapas żywności się może przydać. Kufer Flina. A w sumie otworzymy. Co nam szkodzi? Jabłko, bimber, złotko. Jakiś kryształ. Ładny kryształ z Antigui. O, to jakieś chyba questy były w takim razie. Poszło. Nie będzie mi tu żaden szczur przeszkadzał. Dobra, spadki się zaraz ogarną. Mam przynajmniej taką nadzieję. Ty, da się tu jeszcze wyżej iść? Jebany. O kurde. Ty, choraz, ty lepiej tego tak nie rób. No kurde, dlaczego są te spadki? Zapiszę tą grę. Dobra, chodź już na dół. Może zaraz te spadki się ogarną. Może nie. Nie, będziemy sprawdzać do końca. O, dobra. Już chyba lepiej. No, dobrze. Ja przynajmniej myślę. No, tu są te ogary. Kudło. Jebane ogary. Dobra, zdychosz. Poszło. Dobra, czyli... Aha! What the fuck?
Zaraz sprawdzimy, tylko najpierw przeszukajmy teren. Właściwie magazyn to jest, więc nie można go terenem nazwać. Ale coś tu jest. Trochę jabłek, trochę żywności. Artefaktorium? Cóż to jest? Pierwszy słyszę takie słowo i w ogóle urządzenie o takiej nazwie jak artefaktorium. Spanek, widelec. O, dobra, spadki się już ogarnęły. Tu się cieszę przynajmniej. LOL. Aha. Dobra, to było mega dziwne. Thanks. I thought I'd have to rot here forever. How did you manage to free me? No idea. My encounter with the Shadow Lord at Crab Coast could have something to do with it. A Shadow Lord? There's something that's even worse than those minions. Wouldn't you like to know? Okay. I don't really want to know all the details. Czekaj, da radę cię okraść. Zapiszę. Okej, dobra, dzięki. Opierdoliłem cię z 15 sztuk. Why were you detained here? How should I know? It's not like I could ask. I was simply overpowered by minions, and before I knew it, I was captured. Still, they kept me alive. But what about my goods? Your hellhounds in the warehouse are history. Good news. Right. I've got something for you. On the top floor of the warehouse, there's a battered old chest. There are some crystals in it. Some old bloke, I've forgotten his name, claimed they were magic. I see. It's probably rubbish, but they're beautiful crystals. Take them. You can probably make better use of them than me. I've already got some, thanks. Really? Well then, have fun with them. Spoko. Tell me more about you. Well, when I'm not a captive, I'm in charge of the warehouse. I've only had the post for a short while. No idea what happened to my predecessor. Right. So if you need anything, I'm your man. He leaves a friendly impression? I'm not good. Czekaj, ile mamy tego złotoustego? Camp Overseer. That sounds boring. I used to work as a swineherd. You stink like shit and the whores won't take you upstairs. Managing crates is the better option. Exactly. Ej, najpierw handlujemy jeszcze. Uuu, bombki ma. O kurde, ciekawie, ciekawie. Tylko najpierw może ja bym coś posprzedawał takiego niepotrzebnego. Ja na razie taka broń jest niezła. A to w sumie mógłbym już sprzedać. Dubeltówkę zostawiamy. Co tu jeszcze takiego? Najpierw byśmy przeszli do sprzętu. Co to takie, takiego tu jest bezużytecznego? Złoty pierścień, pistolety, magia. No, tu możemy... Czy to jest właściwie runa? Zdolności magia kryształów. Magia udu. To jest runa właściwie. No tak, to można inną sprzedać. Oho. Co do przedmiotów, to raczej wątpię, żebym tu mógł cokolwiek sprzedać, bo tu wszystko jest nam potrzebne. Drzewo, płot. Lol. Okej, łupy. Właśnie, coś tu z łupami jeszcze można pokombinować. Perły trochę możemy było sprzedać, żeby nieco złota opylić. Tutaj karawka. O, to też na sprzedaż, złota miska. A te pierdoły to wiadomo, na sprzedaż. To w sumie też mogłoby pójść na sprzedaż. Bo mi to nie będzie przydatne. Coś jeszcze? Tak patrzę. Czaszka, dzbanek, nóż, widelca. Luneta. Okej, to w sumie to wszystko.
teraz co ty tutaj masz? Aha, najpierw trzeba dobić targu. Teraz ja sprawdzam bombki. No powiem wam, te bombki by się przydały. Wziąłbym je wszystkie najchętniej, bo kiedyś może by było przetestować takie bombki na cokolwiek. Strzelba piracka. Pistolet dubeltowy. Obrażenia w sumie takie same, więc nie robią różnicy. Kurde. Czerwona chusta. O! Ale to wtedy obniża nam, to nie, w sumie nie. Stary trójróg. Szukamy czegoś lepszego. Może coś znajdziemy dla siebie. Takiego, co by nam coś to dało w sumie. A można jeszcze trochę naboi pokupować. W sumie tak za 100 sztuk już kupiliśmy. Co tu jeszcze masz takiego? Coś z łupem najpierw. To widzę, że z łupu miałeś mało. Teraz ja ci wszystko dałem, to nieco się bogatszy stałeś. Bimber. A weźmy ten. Czekaj. Najpierw bimber chciałem. Z 400 wydam. Ale myślę, że mi to wyjdzie na dobra. Ale to jest strzelba piracka. Śród ołowiany. No kurde, by się kupiło taką strzelę piracką, ale to są takie obrażenia. A u mnie jak to wygląda? A, dubeltówka. W sumie to jest to samo, więc w sumie niepotrzebne. Coś, co jest droższe. No i w sumie nic nie daje, więc szczerze mówiąc... Ale to jest zasięg, właśnie. A jaki nasz ma zasięg? 20, no właśnie, czyli ma nieco większy zasięg. Nie, ten sam. To w sumie nie, to nawet nie opłaca się kupować. To tylko kasę się wydaje. Okej, tu w sumie też jest kiepsko. No masz trochę kiepskie wyposażenie, trzeba przyznać, ale tego bimbru bym nakupował sobie. Czekaj, dobijamy targu. I jeszcze sprawdzę najpierw zdolności. Ja bym poczekał do tej walki wręcz, bo dla mnie to jest bardzo istotna rzecz. Lub możemy sobie dać na zręczność, żebyśmy mogli mieć do otwierania zamków, więc w sumie teraz można tak to zrobić. Plus jeszcze możemy dać wytrzymałość, proszę bardzo. Żebyśmy byli bardziej wytrzymali, tak, zatwierdzam. Flim, nie skończyliśmy gadać, moment. Do you have anything else for me to do? Now that you're asking, my brother Quinn owns a sword fragment that I'd like to have. Bring it to me and your pockets will be filled with gold. Dzięki. Where is he? That is a good question. That scumbag is far away from here. Went on about an island with natives. Keela. Yes. Aha. That's it, Keela. Good. I'll keep my eyes peeled. No to wykonamy to już paręnaście odcinków później, bo my tu teraz będziemy w Antigue, kurde, te nazwy są porąbane. I'll get you the sword fragment. Good. A person like you will go far. You don't say. Dobra, okej, okay, czyli mamy od niego jakiegoś questa, ale my się na razie będziemy zajmować tutaj tym właśnie, dokładnie. Dobra, to teraz tak. Znowu są spadki FPS-ów, których nienawidzę. Tu są chyba jakieś drzwi, aby mi się zdawało. Przez okno nie przeskoczę, bo to jest ciota, no właśnie. Tu nawet wskoczyć nie umie. Co mnie to bawi. Tu nie wiem, na co wskakuje. Trochę idiota. Ale okej, wychodzimy stąd. Zapiszmy grę. I teraz tak, musimy się w dalszym ciągu zajmować tymi ogarami, bo one nam w dalszym ciągu będą sprawiać problem. A myśmy chcieli by tego problemu jak najszybciej się pozbyć. No okej, tylko chcę jeszcze sprawdzić, co to był za koleś tutaj. Bo z nim jeszcze nie gadałem. Z
tym Ramonem. Ty, chyba Ramon też jest w Gothiku. Bo mi się tak zdaje. Zaraz zobaczymy. What is it that you trade in? A bit of this, a bit of that. Oh, come on, spare me. Just show me what you've got. Of course. O, kolczyk Łotra. Ty. Plus 10 do otwierania zamków. Tej to by się przydało. O, to w sumie cześć. Nie głupi pomysł. Pierścień z ostrzem. I też plus 10 do... O kurde. Niewielkie ukryte ostrze przydaje się, gdy chcesz pas wiedzieć. Ja pierdzielę. Na to bym wydał, tylko teraz bym był biedny w sumie. Elixir perswazji. Elixir trwogi. No on tu ma niezłe, niezłe. Eliksir celności, obrony, ostrzy. O luj, on tutaj to jest typowy alchemik, jak nic. Przepis na eliksir obrony. Serce golema by nam się przydało i mamy już na ten przepis. Mamy krwawego korzenia od cholery. A sobie kupimy ten przepis, kiedyś może go wykonamy. O, i wytrychy. Zajebioza. To jest największa rzecz, która nam się może przydać. Rdza. Dobra. Uzdrowienie. On tu taka typowa alchemia i magia. Tyle mogę powiedzieć w sumie. No dobrze, starczy. Czekaj, czekaj. Dobijamy targu, oczywiście. Why are you looking for magic crystals on Antigua of all places? They don't occur naturally here. That's true. However, they are rare crystals. The perfect treasure for pirates. The mages asked me to search near the pirates and find three specific crystals on Antigua. What's so interesting about these crystals? They are the source of our power. We need the crystals to work our magic. Why three crystals? Antigua is a small island. If there are any magic crystals here at all, it'll only be a handful of them. Finding just three of them would be an achievement. So you're only here because of the crystals? And to trade, of course. Even if pirates aren't the best business partners. I guess you know what you're doing. I should hope so. Who else is here, apart from you and the pirates? I think I saw a demon hunter. Demon hunter? That's what I said. He was also headed to the town. I'll check the local tavern. You might find him there. Where do you want to search for the magic crystals? I have no idea. But I bet the pirates know something about them. Right. I reckon I'm gonna have to help you with your search for crystals. Why? Don't you think I can handle it? Honestly? Or do you want me to be polite? What's that supposed to mean? You're a complete tit, and you won't even last 2 days. How dare you speak to me like that? I'm a pilgrim sent by the High Mages. Alright, hang on. Just so I understand. You're an outsider here on Antigua, right? Yes. Have I got this right? A total stranger. Trying to steal treasure from the nastiest bastards on the southern seas and on their own island. What the fuck? Yes, but... Do us both a favor and forget your plan. It's shit. But how am I supposed jak to... go wydup- You'd better let me do it, or you won't leave this island alive, my friend. Alright then, if you say so. Jak go rozpierdol... Słownie. O Boże. Can you teach me something? What would you like to know? Brękująca. Aha, miecze. Broń sieczna. O. W sumie to się przy... I'd like to improve my slashing weapon skill. All right. Co tam, wydam trochę tej kasy, ale się nauczę. Mistrz złodziei. I don't have enough gold. Kurde, to już jesteśmy biedni z tym złotem. Złoto skradanie się. I don't have enough gold.
Kurde, i teraz mamy za mało złota. Skradanie, no ja pal. Bieda ze złotem, ale co z tego? Jak żeśmy pojechali tego kretyna. Taki hardy był. Lol. O, kolczyk żeglarza. Zobaczymy, co on daje. Kolczyk żeglarza. Kolczyk żeglarza. To jest 5 do sztyletów, a, czyli gówno w sumie. Dobra. Nic ciekawego. A zaraz sprawdzimy dokładniej. W sumie już można tu podejść nawet do tego domu. Co my tu mamy? O, kufer Zaka. A przeszukamy. Czemu by nie? Złoto. A, pierdoły. Jakieś naczynia. Dużo tu jest rzeczy do ukradnięcia. Trzeba przyznać. O, noży do rzucania. O. Trochę mięsa, tu mamy żywność, fajnie. Tu jeszcze takie pierdoły pobierzemy. Dobra, myślę, że to wszystko. Ale jeszcze nie koniec przeszukiwania. Kunsztowna szpada. O kurde. Co to za szpada? A, mały damage, szczerze mówiąc. Malutki w porównaniu z tą, z tym kamiennym toporem, który jednak robi damage. Dobra, pójdzie najwyżej na sprzedaż. Się zarobi na tym. Nie goni mnie ktoś? Dobra, jest bezpiecznie. Myślałem, że mi grozi jakieś niebezpieczeństwo z czyjejś strony. Ale dobra, jest czyściusieńko wręcz. Zbieramy te kwiaty. Potem będziemy się bawić alchemią, kiedy już tylko zgarniemy dość sporą działkę. Ty, doskoczysz tu. No, wiedziałem, wierzyłem w ciebie. O luju. O kurde. Trzy ogary naraz. Oż kurde, ty nie mówiłeś mi pomógł. Jebany mi nie chce pomóc. Dobra, teraz mi pomożesz. Pięknie. Oluj. O! Czy ja muszę mu pomóc? Dobrze, poszło. Ale te jabłki się umią bić. Trzeba przyznać. O ty, o ty! Czekaj, 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 najpierw muszę mu pomóc. Poszło. Dobra, ty widzę, że wyrobiłeś się ledwie, ale udało się. Jebane stworzenia. Będą mnie tu bić. Jeszcze nie kończymy odcinka. Bo wiemy, że jeszcze możemy je wszystkie powybijać do reszty. Czekaj, tu mapa, no to już powybijane, no to chyba gdzieś jeszcze powinienem je wybić, nie? Dobra, tu jeszcze sprawdzimy to miejsce. A place for executing pirates? Very interesting. Let's see if I can put it to good use. What are you gonna do? Nothing. I was just thinking aloud. No ja mam nadzieję. Kolejny kamień teleportu. To taki szczegół. Gówniane urządzenie, szczerze mówiąc. Jak na takie egzekucje. Czekaj, tu jakiś kwiatek znowu. Dobra, teraz podchodzimy tutaj, zrobimy save'a.